Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, w ramach ciekawostek chciałbym powiedzieć o dwóch osobach. O patronie Warszawy, błogosławionym Władysławie Zgielniowa i o prymasie tysiąclecia, prymasie Stefanie Wyszyńskim. A teraz zajawka. Błogosławiony Władysław Zgielniowa wcześniej miał na imię Marcin Jan, tak został chrzczony. Urodził się w Gielniowie, niedaleko Opoczna w 1440 roku. Później zaczął studiować, ale potem wstąpił do Bernardynów. Wiele można by było opowiadać o kaznodziejstwie, o pracy charytatywnej błogosławionego Władysława Zgielniowa, o pracy literackiej. O tym, że tworzył literaturę polską, języku polskim, on wprowadzał kazania po polsku, ale też i pieśni. Był człowiekiem, który był bardzo takim surowym wobec siebie. Spał niewiele godzin, przykrywał się własnym habitem, często pokutował, biczował, pościł, potrafił o chlebie żebraczym, iść do Rzymu na pielgrzymkę. Miał zwyczaj chodzić boso, nawet gdy były surowe zimy. Był bardzo, bardzo wymagający od siebie. Też pilnował, aby dyscyplina w zakonie była i żeby nie święcić pochopnie każdego kandydata, kto się zgłosi. Musiał przejść pewne probacje, próby, i rzeczywiście tak się stało. Dbał o rozwój tegoż zakonu. Kiedy przybył do Warszawy do świętej Anny w 1504 roku został gwardianem kościoła świętej Anny i tam pracował jako kaznodzieja i zmarł 4 maja w 1505 roku. Kilka tygodni wcześniej, kiedy mówił kazanie pasyjne wielki piątek, miał się nawet unosić w powietrzu, lewitować. Ale ostatniego słowa to zachwyt. Miał ekstazę, miał wizję Pana Jezusa wołał: Jezu, Jezu. I można by powiedzieć, że stał się takim ziarnem rzuconym w naszą glebę, glebę warszawską, które zaczęło obumierać ten poeta, ten kaznodzieja od tego momentu już nic nie powiedział. Po kilku tygodniach odszedł do nieba. Dzisiaj yy, można by powiedzieć też takim, który na 3 lata został zamknięty i nie mógł nic mówić, był prymas Wyszyński. I dzisiejszy dzień, można by powiedzieć, ten 25 września jest szczególnym dniem jego aresztowania otóż, o godzinie 22 służby bezpieczeństwa aresztowały prymasa Wyszyńskiego i zawiozły do rywałdu potem do Stoczka Warmińskiego, niedaleko Lidzbarka Warmińskiego na Warmii, potem go na Śląsko-Polski, aż w końcu w Bieszczady do Komańczy i tam rzeczywiście z tego Prudnika do Komańczy, tam przybył, był do końca internowania. Tam w Komańczy napisał śluby jasnogórskie. Te śluby jasnogórskie odbyły się bez jego udziału. On w tym czasie był Komańczy, a na jasnej górze stał tron, na którym leżały kwiaty, i na tym tronie e, duchowo był obecny prymas tysiąclecia. I też można by powiedzieć, że to jego obumieranie w tym więzieniu, w tym internowaniu, stało się owocne. Zaowocowało wielkim poruszeniem i zjednoczeniem też duchowieństwa. Mimo to, że Komuniści chcieli podzielić biskupów między sobą. W tym dniu też został aresztowany biskup Baraniak. I chcieli, żeby jedni byli przeciwko drugim, żeby byli też tzw. księża patrioci. Stalin wiedział, że najlepiej zniszczyć Kościół przez księży. Najlepiej wysłać do seminariów swoich agentów i wtedy będą nastawiać jednych przeciwko drugim. To, co uczynił prymas Wyszyński, to było właśnie nie, nie, nie pozwalał się sprowokować do tego, żeby nastawiać się przeciwko biskupom, przeciwko tym, którzy właśnie tak czynili. Czynił wszystko po cichu. Jeżeli trzeba było zareagować, to reagował, ale nie robił z tego rozgłosu. Nie opowiadał o grzechach kapłanów, ponieważ to wcale nie buduje jedności całego Kościoła. Ksiądz prymas stanął przed bardzo trudnym wyborem, wyborem tego, co trzeba uczynić. Wiemy, że w innych krajach komunistycznych, na przykład w Jugosławii, prymas został rozstrzelany i był gotów oddać życie. Nie poszedł na współpracę. I jeżeli chodzi o list biskupów, który przyczynił się później do aresztowania prymasa Wyszyńskiego, ten list kończył się Takimi słowami, może posłuchajmy. To był czas, kiedy zamykano katolickie wydawnictwa, katolickie gazety, likwidowano religię w szkołach. I biskupi polscy pod wpływem prymasa Wyszyńskiego napisali w tym liście tak. A gdyby zdarzyć się miało, że czynniki zewnętrzne będą nam uniemożliwiały powoływanie na stanowiska duchowne ludzi właściwych i kompetentnych. Jesteśmy zdecydowani nie obsadzać ich raczej wcale, niż oddawać religijne rządy dusz w ręce niegodne. Kto by zaś odważył się przyjąć jakiekolwiek stanowisko kościelne skąd inąd, wiedzieć powinien, że popada w tym samym w ciężką karę kościelnej klątwy. Podobnie, gdyby postawiono nas wobec alternatywy, Albo poddanie jurysdykcji kościelnej, albo osobista ofiara, wahać się nie będziemy. Rzeczy Bożych na ołtarzach cesarza składać nam nie wolno. Non possumus. Zakończyli list i skupi. Non possumus. Jakże dzisiaj aktualne te słowa. I trochę możemy zrozumieć, że. Władzom komunistycznym, ale też komunistom na całym świecie zależało na tym, jak bardzo można zniszczyć Kościół poprzez wprowadzenie w szeregi duchownych niemoralnych agentów, którzy będą demoralizować innych księży, i przez to autorytet całego Kościoła będzie niszczony, i w ten sposób będzie najłatwiej zniszczyć Kościół. Stalin tłumaczył Bierutowi, żeby nie czynił z prymasa Polski, no właśnie jakiegoś męczennika, tylko żeby go uczynił jakimś takim człowiekiem, który będzie mały, który na przykład ucieknie i podczas ucieczki na przykład będzie zastrzelony. Były takie próby namówienia prymasa, żeby w stoczku warmińskim uciekał, że miała być przygotowana łódka. Do Szwecji. Oczywiście, gdyby była ta próba ucieczki, to by go mogli zastrzelić, opowiedzieć wszystkim, że uciekał, musieliśmy go zastrzelić. Ale że przez te wszystkie lata internowania trwał, modlił się, to Pan Bóg pobłogosławił wielką mocą dla całego Kościoła. Jan Paweł II powiedział, że nie byłoby papieża Polaka, gdyby nie było prymasa tysiąclecia. Dzisiaj dziękujmy prymasowi tysiąclecia za to, że zawalczył o jedność kleru, żeby kler w Polsce nie był podzielony, żeby nie walczył ze sobą, żeby księża nie pisali na łamach jedni przeciwko drugim, żeby autorytet Kościoła przez to nie był niszczony. Moi drodzy, niech Pan Bóg uczy nas na nowo tej historii, Niech święty Jan Paweł II, Błogosławiony Władysław Zgielniowa czy Sługa Boży Prymas Wyszyński wspierają nas w tym czasie, kiedy jesteśmy w czasie próby naszych sumień, próby wiary w naszym Kościele katolickim, też i w Polsce. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.